Cześć i czołem! Dzisiaj jestem uśmiechnięty, pełen energii z rosołem. Maksiu, specjalnie dla Ciebie. A tak na poważnie. Wiem, że co niektórych mogą nudzić takie codzienne vlogi z kabiny, ale uwierzcie mi, że dużo ludzi pyta i dużo ludziom zapewne pomoże taka dieta. Czekajcie, tylko położę tu telefon, bo on tak słabiej jest z zasięgiem, w razie co, jakby ktoś do mnie dzwonił, przepraszam. Przedstawiam dzisiaj Wam taką oto sałateczkę. Troszkę powiem Wam, no troszkę się już pomiksowała z racji tego, że przenosiłem ją w tej weftę w plecaku. Co dzisiaj Wam proponuję, panowie i panie? Nie patrzcie tak wysoko, tylko patrzcie tu. Tutaj jest sałatka zrobiona, do tego możecie sobie oczywiście popijać herbatkę. Jest tu tak, bulgur, komosa ryżowa, pszenica, ogórek, pomidor, oliwki i położyłem sobie ser na górę, 3 plasterki sera brie, szpinak świeży i to jeszcze suszone pomidory tutaj są oraz świeży koperek i do tego, słuchajcie, jak zauważyliście tutaj w moim zestawie, mam winogrono, które mogę sobie dogryźć, bądź dwa takie malutkie kawałki upieczonego ciasta francuskiego z pieczarkami, cebulką czerwoną i mozzarellą. Także przepis znajdziecie oczywiście pod filmem, ewentualnie na Instagramie już to jest zamieszczone, jak to wygląda, i przepis też jest na Instagramie w opisie, bądź napisałem komuś w komentarzu, jak to przyrządzić, więc zapraszam Was do spożywania. Bardzo dobre. Przyprawy wedle uznania oczywiście. U mnie taką przyprawę, którą uwielbiam, jest kumin. Prawie wszędzie go dodaję. Niektórzy mogą nie tolerować tej przyprawy, a ja ją uwielbiam. Powiem Wam, że naprawdę wyśmienita sałatka warzywna. Jeszcze ten granat. Granat jest słodki i przełamuje ten fajny taki smak szpinaku i do tego jeszcze, proszę Państwa, winogronko. I obiecuję Wam, że ci, którzy mają problem podczas siusiania z przywitaniem się ze swoim rysiem, korzystając z moich rad, już niedługo będziecie mogli znowu go zobaczyć. Naprawdę. Obiecuję to Wam. Tym fajnym, optymistycznym akcentem kończę i dojadam moją warzywną sałatkę. Drz, piąteczka.